pomogę szaleńcowi w konstruowaniu bomby. Zapomnij o nim. Pomagasz mnie. To jedyna taka okazja. Dzięki temu cofniesz się w czasie. Zobaczysz coś, czego prawie nikt nie widział. Mówię o wybuchu. Bang! Big Bang! Jak można nie chcieć zobaczyć jej mocy? Zajmę się księciem. Niczego tak nie wysadzę. To potężna machina. A ja jestem zaworem bezpieczeństwa. Można i tak. Dalej! Zbierz potrzebne części, bo książę zabije nas obu. Proszę, przewodnik fazowy. Świetnie! Naprawi niespójności w pierwszym cyklu. Dzięki temu, używając maszyny, sami nie zginiemy. Zbierz pozostałe części, a Big Bang wreszcie wybuchnie. Bum! I tyle. Lepiej się pospiesz. Książę czeka. Proszę, kondensator Edwardsa. Od razu go zamontuję. Jesteśmy o krok bliżej. Jeszcze kilka części i będzie gotowa. Lepiej się pospiesz. Zwój cewki krzyżowej. Udało ci się. Pustynia to nie tylko piasek. Jeśli się chce, wszystko można tam znaleźć. Mam już wszystko, czego potrzebuję. To powinno wystarczyć. Mam nadzieję. Muszę ją dokończyć. I wreszcie będzie gotowa. Zaczekaj, aż zobaczysz ją w akcji. Będzie niesamowicie. Zabierze mi to trochę czasu, ale możesz powiedzieć księciu, że wszystko idzie zgodnie z planem. Powiedzmy. Tak myślę. Zostaw mi to i przygotuj się na pokaz fajerwerku. Książę. Strasznie poważny facet. Zbudowaliśmy Big Bang. Udało się? Wzywałeś mnie, pierwszy eleksetorze Tareku? Tak. Musisz wyznaczyć nowe zadania swoim oddziałom. Przeniesiesz swoje siły z Edanu na granicę z Ignadonem. To rozkazy hybrydy, więc muszą zostać wykonane. Ignadon? Czy hybryda wyjaśnił, dlaczego mamy przenieść żołnierzy z obszaru, który i tak jest mocno osłabiony, aby stawili czoło przeciwnikowi, który nie jest w stanie nam zagrozić? Hybryda nie musi się przed tobą tłumaczyć. Jego wolą jest dyrektywa, a dyrektywa musi być przestrzegana. Służę hybrydzie. Cały eleks dla hybrydy. Ale jak tego dokonamy, skoro konwerter w Edanie jest wyłączony? Nie do nas należy kwestionowanie woli hybrydy. Albowie istnieli przed hybrydą. Bez jego wskazówek potrafiliśmy zbierać eleks dla siebie. Naszą pierwszą dyrektywą było wzniesienie się na kolejny poziom ewolucji. Jak mamy tego dokonać, jeśli cały eleks przekazujemy jemu? Hybryda widzi przyszłość. Wyewoluujemy przez niego. Tak on twierdzi, tak zawsze twierdził. A jednak on wydaje rozkazy, on spożywa, a my umieramy. To wszystko dla wyższego celu. Zastanawiałeś się kiedyś, co się z nami stanie, gdy dostarczymy mu już cały eleks od wolnych ludzi? Hybryda dostrzega rzeczy, które przed nami są ukryte. Widzi upadek. Świat go zignorował i wszystko spłonęło. Albowie nie mogą powtórzyć tego błędu. Widzi naszą przyszłość, a jego cel jest naszym. Musimy postępować zgodnie z jego wizją. Być posłuszni. I nikt nie może mu się sprzeciwić. Niezależnie od zajmowanej pozycji. Natychmiast rozpoczniesz przemieszczanie oddziałów. Bez dalszej dyskusji.
Tak, pierwszy eleksatorze. Cały eleks dla hybrydy. Skoro to prawda, to gdzie jest Big Bang? W drodze do celu? Nie, wciąż tu jest. Powiedziałem, że macie to skończyć. Czekam na start. Także dopilnuj, żeby broń trafiła do celu. Ruchy! Jeśli zmierza do Ignadonu, musiał skierować się na północ, w stronę starej szklarni. Jeśli chcę go powstrzymać, muszę tam dotrzeć. Zajmę się nim. Ty i ja. Powinniśmy tu uważać.
zostało już pewnie przeczesane przez złomierzy. Biorę to na siebie.
skręconym dupkiem i tyle. Big Bang jest już w docelowym miejscu. Co ty chrzanisz? Gdyby to była prawda, twierdza kleryków zostałaby już zrównana z ziemią. A wciąż otrzymujemy sygnały komunikacyjne z Hortu. Czy to brzmi jak zniszczenie? Konrad miał inne plany dotyczące broni. O czym ty mówisz? Zbudował Big Bang, żeby zniszczyć Tawar. Ten sukin kot mnie zdradził. Zginie. Już uciekł. Znajdź go. Zabij go, a dostaniesz nagrodę. Może zapłacisz mi z góry? Zapłacę, gdy go zabijesz. Ruszaj. Pieprzeni klerycy. Mogłem się domyślić. Cóż, mieszkańcy fortu muszą się dowiedzieć o sabotażu. Znajdę inny sposób na pozbycie się tych drani z Ignadomu. Potrafią być silni, jeśli mają dobrego przywódcę. Skoro udało ci się z tą grupą, może inni wkrótce dołączą. Mam wrażenie, że chcesz mi powiedzieć coś jeszcze. Oddziały Albów w północnej Abyssie zostały pokonane. Bardzo dobrze. To było konieczne. Nie mogliśmy dopuścić do przegrupowania sił w Abyssie. Dobrze. Masz jeszcze jakieś wiadomości? Wyłączyłem konwerter w północnej Abyssie. Jesteś szybszy, niż się tego spodziewałem. Lodowy Pałac już pewnie rozważa, co robić. Dobrze. Masz mi coś jeszcze do powiedzenia? Bomba księcia to był rzeczywiście solidny sprzęt. Powstała z pomocą kleryckiego więźnia i miała zostać zrzucona na Hort w Ignadonie. Czy to znaczy, że nie mamy się już czego obawiać? Tak. Dobrze. Jedno zmartwienie mniej. Dobrze. Masz mi coś jeszcze do powiedzenia? Eleksator Repox nie żyje. Możliwe, że dzięki temu uda ci się pozostać w ukryciu chwilę dłużej. Dobrze się spisałeś, dowódco. Znacznie przysłużyłeś się naszej sprawie. Z pewnością Hybryda już zdał sobie sprawę, że na horyzoncie pojawiło się nowe zagrożenie, z którym musi się liczyć. Do tej pory zajmowały go głównie poczynania czarodziejów w Edanie. Wiesz, dlaczego się ich obawiał? Sądzę, że dowiem się tego od ciebie, Jax. Zlecił ci odnalezienie pielgrzyma. Udało ci się odkryć coś, co wyjaśniłoby obawy Hybrydy? Nie ukończyłem misji. Zestrzelono mnie, nim dotarłem do pielgrzyma. Wygląda na to, że do tej pory Hybrydzie nie udało się doprowadzić tej misji do końca. Zdaję sobie sprawę z tego, że berserkowie transmutujący Eleks są największym zagrożeniem dla Xakoru. Mimo tego wciąż nie znalazł pielgrzyma. Być może Hybryda ma rację i okaże się, że to wolni ludzie są największym zagrożeniem. Czy nadal mam cię przekonywać, że to Hybrydę należy powstrzymać? Nie wiem, jakich dowodów potrzebujesz, by odkryć zagrożenie, jakim jest Xakor. Bez względu na to, jaka przyszłość nas czeka, jestem pewien, że Thorald odegra w niej znaczącą rolę. Jego wiedza oznacza wygraną lub przegraną w tej wojnie. Myślę, że Thorald
opracowuje sposób przemieniania Eleksu w manę bez konieczności zabierania go do świątyni w Goliet. Jeśli mu się uda, hybryda straci olbrzymie ilości Eleksu. Tak. A jak wiemy, hybryda chce zagarnąć dla siebie cały Eleks Magalana. Wyobraź sobie, co by się stało, gdyby berserkowie przemienili znaczną część Eleksu w manę, nim hybryda zdąży go zażyć. On nigdy do tego nie dopuści. Pozycja berserków stałaby się o wiele silniejsza, a jego plany ległyby w gruzach. Albowie zaczęliby tracić, a oni zyskiwać. Łatwo sobie wyobrazić, co zrobiliby z naszymi ludźmi. Lodowy pałac by upadł, albowie zostaliby wybici do jednego. Nie możemy do tego dopuścić. Zaryzykuję. Zbyt długo przebywałeś z wolnymi ludźmi. Zgubiłeś się, dowódco. Pora, byś wrócił do siebie. Musisz dokończyć dawną misję i zabezpieczyć wiedzę, którą posiadł Thorald. Od tego zależy los nas wszystkich. Powtarzasz, że wszystko zależy ode mnie, a co z tobą? Na czym polega twoje wsparcie? Co robisz, by powstrzymać hybrydę? Jeśli chcesz, bym ci pomógł, musisz mi najpierw pokazać, po której stronie jesteś. Chcę zobaczyć armię, o której mówiłeś. Jak sobie życzysz. Powinieneś wiedzieć, z kim masz do czynienia. To twoja armia. No i co? Być może nie zarządzam już żołnierzami, ale mam armię, z którą należy się liczyć. Pora, byś wywiązał się ze swojej części i odkrył cel doświadczeń przeprowadzanych przez Thoralda.